Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym customie na naszych kanałach. Jest dzisiaj Deseo ze mną. Hejka. I my sobie dzisiaj zagramy w custom Antas Dungeons. To jest remake jakiegoś customu. Tak. I teraz tak, autorem customu jest Talos. Ocena 8,58, więc ładnie. Z 2021 roku jest custom. On wyszedł ogólnie chyba na święta wielkanocne, nie? Ale tak, ale jakby tego, nie ma nic związanego chyba z Wielkanocą, nie ma więc. Nic wspólnego z Wielkanocą. Natomiast jest inny największy hit tego wszystkiego, nie? Tak. Ja tutaj opowiem fabułę, tak, przeczytam. Dobrze. Tak. Podążamy za młodym mężczyzną w jego podróży między miastem umarłych a ruinami punicko-rzymskiej świątyni Antasa na Sardynii w poszukiwaniu grobowca króla miasta. Archaicznego punicko-egipskiego bóstwa. Wydaje się, że między archeologiem a boskością istnieje związek, a tylko starożytna księga zakręć połączona z krwią Boga otworzy drogę do grobu. No i to jest wszystko, tak pokrótce. No i co jest najważniejsze? Największym hitem tego wszystkiego, kto jest bohaterką tego całego customu. Tutaj mamy tak, panią Martę Grycan, tylko najważniejsze jest to, bo Marta przeszła na dietę w końcu. No bo stwierdziła, że już nie będzie jeść tych lodów, bo no trochę jej się przytyło niestety. Wszyscy byli tak, słuchajcie, zachwyceni jej przemianą, nawet sam autor. Tak. Że postanowił zrobić z nią custom. Z Martą. I tutaj widzimy już, że właśnie jak Marta wygląda po diecie, bo nie żre już lodów Grycan. I wygląda właśnie tak. Także niezła z niej dupera. Także teraz jest, słuchajcie, moda na fit. Tak. Nawet pan Martę Grycan to dotknęło i jest bohaterką naszego dzisiejszego customu. Także lecimy, new game. Oczywiście, new game. Nawet Sanach śpiewa, że kawka bezcukrowa będę fit. Także lecimy, no. Cutscenkę mam jakąś. Ładnie to wygląda na tej cutscence. Znaczy ogólnie fajnie to, że jest nawet, że ona w menu się na przykład rusza, nie? A coś tutaj ktoś coś mówi i ja nic nie słyszę. No ja mam przyciszone na maksa. Ja, tylko że oni nie mówią po angielsku. Także nic tam to nie daje. To jest chyba ten jej stary, nie? On jej teraz pewnie gratuluje, że ona tak super, wiesz, się przemieniła. Prolog Cairo City, Prolog City of the Dead? Kurde, nowy pas. No, to jest właśnie jej mąż pewnie, tylko zapomniałam, jak on się nazywa. No bo ja zapomniałam, że ty o starym, to ty mówisz, że to mąż. Ja mówię, to jest jej stary. Ja mówię, co ona ojca tu ma? A ty mówisz, że ty stary, to przecież to jej mąż. Ja jej mąż. Ja sobie to trochę podgłośnię, nie? Teraz. Ja też teraz sobie podgłośniłam, bo ja, wiesz, ta w głównym menu nutka, no to... Tylko, tak, ale oni tutaj nie mówili po angielsku, bo ja to podgłośniłam sobie na maksa i to było po jakiemuś... Gladiator slog exam? Weź to przeczytaj. Wzięłam jakąś świeczkę w ogóle. Czekaj, aha, bo tutaj weź przeczytaj. Mamy w ogóle mam jakieś klucze do Jeepa. The Ancient Book of Ja bym chciała wiedzieć, gdzie tu jest, przepraszam, bardzo safe. Ja bym bardzo chciała wiedzieć. No nie wiem, F5 naciśnij. A no jest. No to gdzie, ale czekaj, gdzie to jest w menu? Ja chcę to wiedzieć. No to w menu. A jest, dobra, taki kryształek. No dobra. No, load. A dlaczego? A save? No bo jest save na dole, nie? Jest load save. Po prostu jak to wybierasz i tak inaczej. Dobra. No co, w tej książce to jest napisane w sumie wszystko... To co powiedziałaś. Medgard was the... Powiem ci, że to jest taka czcionka na takim tle, że... No wiem. Zajebistym. Dwie świeczuszki wzięłaś? Tak, nie, jedną na razie. I są dwie. Jego imię znaczy król, jakby król miasta. No, ale patrz, Tasze ma, nie? Ma. Parną taką, pewnie z Prady. Gdzie tutaj jest ta druga? Nie, to jest... No, to będzie Prada. Ta mała, nie? No. Aha, nie bierze tego skryptu, jakby. Nie no, no to jeszcze nie wychodzę przez te drzwi, ale nie widzę tej drugiej świeczki zaś. No dwie, jedna w jednym rogu, druga w drugim. A, widzę ją, dobra. Ej, ja myślałam, że będzie jakieś takie cukierkowe i w ogóle takich mrocznych klimatów, to za bardzo się nie spodziewałam. Ej, czy ja tam coś widzę, że na mnie czyha? Nie, to nic na mnie nie czyha, to jest wielbłąd. Aha, no bo nie pokazywali go na cutscence, był taki. Aha, to są te drzwi. Weź mi się tutaj no nie... No to co do Jeepa? A to jest to przejście? Tak?
Nie, myślałam. Tak. To nie jest tu, gdzie się właśnie. Tam był celownik u góry. To nie jest to? Co? No, w czwóreczce. Oj, No, to jest... grała pani chyba, prawda? Pani grała dawno, ale... No. Dobra, a tutaj koło Troszkę tego jeepa pozmieniane, tu nic ale. nie ma? No, tylko teraz właśnie Jakieś pytanie. pranie wisi? Ile mamy flar? Aha, bo świeczki to są flary, dobra. Te świeczuszki, co podniosłyśmy. No dobrze, tylko teraz pytanie, no czy my wsiadamy, czy raczej się rozglądamy na Oj, piętę oj, na coś razie? tutaj, wiesz co, jak przechodziłam, to się kamera zmieni. Lara, mogłabyś wejść w ten punkt, gdzie się to zmieni, nie? Ale fajnie. No, tu się U. kamera zmieniła, ale co już ona mi pokazuje, że co, że tutaj coś jest? Bo tutaj są jakieś groby, ale nie wiem, o co tu chodzi. Kamera mi na to pokazała. Ale tutaj jakby, no, o co tu chodzi, niby? Może to... Wiesz co, no tutaj idę tak, jak się zawsze szło w czwóreczce, jest na przykład drabinka. Tu gdzieś się kamera zmieniła. Zobacz, można wejść wyżej. Chodź, zobaczymy. Na razie na piechotę. Bo tamtą ewentualnie może trzeba będzie jeepem? Znowu tego wyskoku? No nie, no nie wiem, bez No tu się sensu. ta kamera zmieniła, dobra, ale szukam No idź tego. tam na ten klocek, tak jak w czwóreczce. Tylko, że w czwóreczce było chyba czołgane, a tutaj jest drabinka. Aha, Widzę, dobra, też są jestem. groby. No ale jest klapa, No tak ale jak powiem było. ci, że Marta niezła szprycha. No zajebista. Pasemka sobie zrobiła, ale no kolor pozostał ten sam, nie? Bo ona wie, że Wydaje mi się, że tu trzeba będzie jakby. coś włożyć. Weź się przyjrzyj. Tu jest jakiś taki, no, jakiś taki Jakby coś jinx. trzeba było to wcisnąć, wtrynić, nie? A te owocki tu? A wiesz, co bym jeszcze zrobiła? Zobacz, tak jak w czwórce naprzeciwko masz wnękę z czymś. No Z jest, czym to ale jest? jakbyś to doskoczyć? No ja bym na dach i zrobiła tym cheatem takim. Aha, no dobra, no to robimy. Ale z głosu Ale głos baba jej został. konkret. Głos jej został. Elga. O Oj, Boże. złapałaś mi się. Czemu nie łap się, bo ty masz... No, O! jest. Ale to co to jest? Daj To się złaci? rozwaliło. A, rozwaliła to, tak. I coś tu jest. Ja Słuchaj. nie umiem Ty, tego... mamy klucz. I Ja to nie jest umiem tego ornate zrobić. key. No weżesz, jak nie umiesz? Musisz umieć, bo to tylko tak się da Może zrobić. tu z Żaden inny boku. sposób. Może jakby nie bezpośrednio... No nie. Nie, ja tej kamery ja nie dzierżę. Jest tu, mamy lornetkę. Mamy. No. Wiesz, o co chodziło. No i Marta połamała się. Nie chce mi tego zrobić. Nie chce tam wpaść. Nic nie Bo umiesz. ty wchodzisz na górę i spadasz, czy... Tak, wchodzę na górę i spadam. No to Jezu, ta Marta, co kamera ty robisz? straszna. No, łapki wyciągasz, No wiesz, o co chodzi, nie? wyciągam, ale ona spada No. na dół. Zabija. No nie. Nie, no, nie od razu łapki, prawda? No, ona się od ten łapki i jakby, no, wiesz, tym takim, no, No wiem, ale nie działa cheatem, no. No. mi. Musi. Nie, spada, łamie się. No to musisz to zrobić. Może ten, bo tam coś leży i może mnie to... No Kurde. jest tam takie coś. To może spróbuj bardziej po bokach. W sensie nie na samym środku, czaisz? No właśnie wiem. Tylko, że muszę dojść do krawędzi, do samego końca, żeby ona się przemieniła. Ja się tu rozglądam na razie. Jeżeli znajdę coś godnego uwagi, to ci po prostu powiem. Ale chodzi szybko na łapkach, to mi się podoba. Tak. No tu wejdzie? Nie. Nie, no te odgłosy, no to są stricte grycanowe. Ja wiem, czy ja tam mogę dalej iść, czy w ogóle powinnam tam iść. Czekaj, larwa. No. Nie. Spada mi, łamie się, nie wpadnę tam. Nie ma szans. Musisz, ale no nie ma opcji, bo to jest klucz, to nie jest żadna znajdźka. Ty musisz tam wpaść, Anga. No ale patrz, naciskam i ona spada i się łamie, nie wpada tam w ogóle. Ona w ogóle jest jakby odepchnięta od tego. No ja mam kolejny klucz, więc musisz tu przyjść. Ja czekam na ciebie. Mi się, ja już mam dość. Dopiero zaczęłyśmy. Aha, oczywiście musiałam kuźwa ponadpisywać, bo bym się zesrała, jakbym nie ponadpisywała. No i w Ale dupie to jest. każdy tak ma. Nie tylko ty. Nie. No zobaczysz, że nie da rady.
No dobra, a próbowałaś już tak z środkiem, bokami, z obydwu stron też bokami próbowałaś? Poszłam nawet do końca tam, żeby się inaczej ułożyła na łapkach. No nie łap się. Nie. Ją odpycha od tego. W ogóle ona mi praktycznie, ja mam wrażenie, że ona mi samym środeczkiem skoczyła, jakby w ogóle, jakby normalnie była ona wprost ustawiona tego czegoś, co trzeba rozwalić tą bronią, nie? Ale to ty zanim tam wskoczyłaś, to rozwaliłaś nie. coś? Nie. Dopiero no, jak tam skoczyłam, to rozwaliłam. Spina po tej drabince, nie mogę. Nie wiem, a nie da się jakoś kuźwa stąd? Nie, bo to jest... No widzę to, tylko może ja bym to najpierw rozwaliła pistolet. Spróbuj, jeżeli masz możliwość, no to spróbuj, jak ci się uda. No, tylko całe życie mi się straci. Mogłabyś tam... Nie. Mnie to tak przesuwa szybko, że ją normalnie odpycha od tego. Ja sobie to zapiszę i tak muszę czekać. Nie, i ja wyjdę w ogóle do Windowsa i ci pokażę, jak ja to mam, dobra? No. Jak to zrobiłam. Jetemy. Dobra, save'a wzięłam, bo nie da się tego. No, ale stoi ci tam ładnie, nie? Stoi mi. Nie wiem, czy powinno, ale... Dobra, w końcu to grycam, nie? Po metamorfozie. Dobra, wziąłem ten jeden klucz. No i zejdź na dół, bo tutaj już dalej, idź tam w głąb, tam gdzie ta kamera jest taka, nie? Jakbyś chciała do początku levelu czwóreczki, nie? Iść. Wiesz gdzie. Nie. Ja nie pamiętam takich rzeczy, idź ale tam cały czas widzę w głąb tego cmentarza, no bo się ta kamera tutaj tak rusza. Mhm. Kopalemek przechodzi, znowu inna kamera dalej, cały czas prosto. Tak. I będzie taki cmentarzyk znowu malutki tutaj po prawej stronie. To jest takie drzewo wielkie, tak? To tu? Drzewo wielkie, no palemka taka duża, nie? No, jest to na jakimś cmentarzysku. No. I tutaj wejdźcie do góry, znowu jest takie samo coś do zestrzelenia. No. Co jest? No bo nie, bo flarę sobie odpaliłam, wiesz, musiałam zgasić. A teraz flarę podniesiesz? O mnie, klucz podniosłaś. Jestem w szoku. Weź. No, i ten klucz wydaje mi się, ale to zaraz zobaczymy. Aha, że tam do góry. No, może tak być. Albo tam klucz, albo jakiś artefakt, ale to trochę wygląda, bo to pisze, że to jest golden key. To w ogóle wygląda jak na taki jeans z trójki, nie? Tak trochę mi to przypomina, ale nie wiem czemu. Jezu, naprawdę. Zaraz ci powiem, bo idę tam. Oj, Marta. Marta. No to działa tu, klucz. I się do góry. No tam u góry, do tego krzyża, ten golden key, ten co teraz zdobyłaś, nie? Mhm. Gdzie jestem w ogóle? O nie, ja zjechałam, gdzieś w dół wpadłam. Boże, naprawdę. Ja już powychodzone, pozapisywane jak zwykle, nie? Aha. Nie muszę się stąd wydostać. No wiesz co, my jesteśmy tam, gdzie ten ten z tej maszynówy na nas tak, wiesz, napierdzielał, pamiętasz, nie? No może, no. Trzeba było zbiorniczek rozwalić. Się zgubiłam, jak zwykle, i nie jestem koło wielbłąda i nie umiem znaleźć tego. No to cofnąć się musisz, nie? No to no. Ale wiesz co? Aha, tu będzie kolejny klucz. Tylko ja się tak zastanawiam, bo tam dalej nic nie zwiedziłyśmy, a tu tylko klucze widzę używamy. No tu kolejny ten ornate key, ale ja nie wiem, czy ja chcę. Bo ja, szczerze mówiąc, chyba bym jeszcze ten dół zobaczyła, bo tu kolejna bramka się otwiera, wiesz? Sprawdzę, co tu jest i ci A powiem. Co ten klucz w ogóle robi? Czekaj. To jest tylko dźwignia, no to okej. Okay. Aha, drzwi się otworzyły. Tak. Tanka jakaś. Oj, nie było sekretów. Jakaś brama się tam otwiera. A skaczesz tu u góry, tak? Jak przeszłaś przez te drzwi? Tak. Nad jeepem? Tak. No i tam będzie kolejny ten klucz, który mamy do użycia. A tu w ogóle są jakieś sekrety? Tak a propos? Nie wiem właśnie. Statystyki 0 na 0. To jest jakiś przycisk, tak? Nie, to jest... Nie, no to jest może nie klucz. Ma. Aha. Badam.
Okej. Tam Okay. No, gdzieś. widzisz, ona jest cały czas uśmiechnięta kobieta. Widziałam właśnie. Niesamowita jest. Jak ona Kurczę, jak ja wchodzi po bym przeszła tym. taką metamorfozę, to też bym była wiecznie No, taka. zadowolona. Taka Tweety. Dumna Tweety, z siebie. Quirky. Fajne są. Co tu jest? Aha, dźwignię jakiś. O Spodziewa się, jak ona. O Boże. Boże. Idę teraz tu następne mańki, bo gdzieś się jakaś bramka otworzyła, ale ja idę dalej. Ja biorę tą dźwignię, teraz No i zrobiłam dobrze, jakieś to drzwi, zobaczysz. wielkie wrota się Tak, ale otworzyły. to idę tam właśnie w głąb dali, zobaczymy. To była jakaś taka przepaść, można było tam po sekret jechać. Nie wiem, czy kojarzysz. Ja wpadłam tam do tej przepaści właśnie Aha. niedawno. Czy to... A to się rozwalić? Nie. Barierki patrzysz, czy się da? Nie, taka dziwna ściana była. Znowu kamera z pupy. A tu się nie będzie dało wskoczyć tam? Ale po co? Ja bym chciała się tu rozejrzeć, ale chyba znowu binokle muszę zobaczyć. Aha. Tu się nie dostaniemy, bo to jest już takie zjazdy tutaj są, że heja. No to tylko to tylko ta Spadłam brama. na dół. Spadłam na dół. No Jestem dobrze, koło dobrze. Dobrze, wielbłąda. dobrze. Tu zaś. No tak, to tylko nam brama z tobą, już nic więcej nie ma. Hej. A dlaczego on. Gdzie on ma uszy? A ma takie malutkie. No dobra. To co, my jedziemy tym autem już? No ale tylko która to jest brama? No nie, no koło wielbłąda jest No zamknięta. dlatego mówię, gdzie jest brama. Może trzeba autem jechać gdzieś? No Ja ale może ona nie wsiądę chce w te użyć, ale auto. ona nie chce użyć A kluczyków, dlaczego? więc no chyba nie Ale bardzo. to larwa, co ty to? Może Marta nie jeździ po prostu takimi Była jeszcze gdzieś tu samochodami? jakaś brama? A Jest, a. jest, dobra, koło tego cmentarzyka tam taka dziwna kamera jest. Tylko wiesz co, bo my tutaj jest, że to jest PiS, jakby kawałek tych kluczy. Wiesz o co chodzi? Jakich kluczy kawałek? No bo tu jest napisane key, GP Peace, a. tak jakbyśmy nie miały kawałka, nie? Dziwne. Ale te odgłosy są po prostu mega. No, bardzo czwórkowe. Tak. Dobra, czyli ja mam iść. Nie wiem jak zwykle A, to gdzie. schoda. Tu jest jakaś. No nie, no zaś wpadłam w ten dół. Nie, ja pierniczę, nie uczymy. Serio? Tam nie było miejsca? Takie dziwne. Dobra, larwa, bo my to musimy zrobić chyba tu. Ja sobie to aż Mam zmarzę tak. bliżej. Okej, wow. Jakie egipskie sprawy tu są, wiesz? Ciuchy wiszą. Jak tu jest ładnie. Ło, mam cutscenkę, czekaj. Rituale rigenera il re delle città tutt'uno sotto il cielo, in onore degli dei. Io sono l'abominio scaturito da Baal Amon, Melkart, signore di Tiro. Uomini, dei, spiriti dei funghi, state lontani da me. Io sono l'abominio. Masz tą kacenkę? No. Nic nie rozumiem, ale coś, rytuały jakieś. Czy to można zabrać? Tak, tą książkę można zabrać. Zabierz tą książkę. No może to jest ta książka, której my szukamy, żeby się tam dostać. Czemu to jest taki język? Boże, tam jedzie to z tym traktorem. Ludzie, dajcie spokój. Ojej. A to szybko, szybko zasypia. Któraś z bramek się otworzyła. Ale kilka takich widziałam. Nie, no ja jedną taką widziałam tylko. O, tutaj, a te skrypty, ona nie bierze tego raczej, nie? Nie, tylko księgę wzięła. No Mhm, i to się dobra. tutaj zaraz po drodze, ja pamiętam, że chyba otworzy. Nie, tutaj po drodze. Jeszcze tam jakbyśmy chciały iść w Aha. stronę Wielbłąda, jakby chyba to było tam.
Aha, wiem, które ją chciałam rozbić pistolcami. A ja chciałabym jak otworzyć tak po prostu, o. Dobra, wchodzimy na górę w tej drabinie. I co tu jest? O, coś leży. Może coś tu jest? Te tak, kluczyki. Klucze. To zaraz zobaczymy, czy to się da połączyć. Oczywiście, że się da. No i teraz mamy komplet. Dobra, teraz muszę tylko trafić do tego wielbłąda. Amero, no ale... Według mnie teraz powinniśmy mogły jechać tam, gdzie nie, jest nie, tu. tam nie można było przez taką kratkę wjechać, ale ona może się otworzy sama. Tak, jak szukam się przez teraz. Tą kamerę, to ja tutaj zwariuję zaraz. No Jezu, ile razy jeszcze będę w kółko chodzić? Ja to sprawdzę, o nie. Czy tu jest ten wielbłąd gdzieś? No nie, oczywiście. A jest auto, jest wielbłąd. Ja sprawdzę, gdzieś tu, czy w nie? tą kratkę, czy ta kratka się otworzy, bo tam można było ewidentnie tylko i wyłącznie. A to nie było chyba tu. Tu ja to zwaliłam, to load. Okej. W takim razie load. Działa. No dobra, a co tu jest jeszcze? Nic już tu więcej nie ma? Tędy. No tutaj. Raz ci Dobra. powiem. Otworzy się to? Tak, Siadła? Otwiera się. Czyli musisz tam właśnie, taki dół był pierwotnie w TR4, nie wiem czy kojarzysz. Taka wielka dziura, no tam cały czas w głąb jakby się jechała. O Boże, ta muzyka za nie jest za głośna. Aha, czyli ona mi się teraz nie otworzy, jak będę jechać. No autkiem ona ci się otworzy, jak wiesz, autem, bo tam jest taki wielki skos był do góry, nie dało się tam wskoczyć wcześniej na nogach. Wielbłąda prawie przyjechałam i się zaklinowałam, tak? Ten custom mi takie rzeczy robi. Główna brama się otworzyła. To było dobre. No kurde, no ile razy jeszcze? Piernicze. Jedziemy, Lara. No i znowu w auto i znowu wracamy. Jak się tym cofa? Nie, już nie chcę. No przecież, ale cieszyłaś się na ten custom. Co się dzieje? Czekaj, jadę, bo auto mi się zablokuje. Jak mi się zablokuje, to już nie mogę jechać dalej. Dupa, jaś. Może cały czas mi się ta kamera... No tu jest jakaś krata, ale to też jest zamknięte. To co tu chodzi? Co ja mam zrobić? Ale gdzie ty jesteś? No krata właśnie, ona się otworzy sama. Taka duża, długa, tak? Jedź o, tam. Błąda. Nie kowie, jakiego wielbłąda? Mam cutscenkę. Pojechana, dobra. Poczekaj. Nie wytrzymam z tymi bagami tutaj. Mnie wykończy. Czekaj, Lara, no nie wiem, gdzie my mamy jechać, czy... A, nie mogę. A jak ja mam tu wjechać? Nie będę mał tam. Ja będę musiała tą cutscenkę włączyć jeszcze raz, bo nic nie słychać. Ja nie wiem, gdzie mam jechać. Masz jechać szczegół. Tak, jak jest wielbłąd, cały czas tam prosto. Nie tak, jak żeśmy szły po te klucze. Cały czas tam prosto. Nie no, ja się tu blokuję tym autem. Ja pieprzę. Może tu? W którą stronę teraz? O tutaj gdzieś... Aha. Kolejna kaczenka. Jak ja i tak nic nie słyszę. Dobra, load. Czekaj, no ale czemu ty się tak blokujesz tym? No ja pitole. A tu się nie da cofać tym autem oczywiście. Da się, tam się, no nie wiem, którym się... No. Nie wiem, czy mam to otwarte, czy no, nie. No ale już bym chciała do przodu tak, jechać. Dobra. No. Nie wiem, jestem koło tego wielbłąda i nie mam Jedź pojęcia. Cały czas prosto. Nigdzie no, nie jadę. Skręcaj. Tak jak cię droga prowadzi. No to wjechałam w ścianę. No ale jechać, no, to... za drogą masz jechać! Tak, tu.
No i zaś się zablokowała. Ja pierniczę ty. Już do przodu chcę jechać. Halo! Pamiętasz, jak była ta bramka, z której brałaś kluczyki? Znaczy, tą drugi pęk kluczy. No. Tutaj koło wielbłądu. Jakbyś wychodziła z tej bramki, to cały czas na prawo tam jakbyś jechała. No, na wprost od tego wielbłąda. Czaisz? Nie. No, jak... Znowu jestem w ścianie. Aga, czemu weź, to jest takie weź się ciemne? stań w tej bramce, jakbyś, jak brałaś kluczyk. Czekaj. No co, znowu nie zapisałam. Wale. Czekaj, jestem w tym aucie. Jestem koło wielbłąda teraz. Poczekaj, a możesz znaleźć sobie tym autkiem tą bramkę, którą brałaś przed chwilą kluczyk? On jest koło wielbłąda, ta bramka, z której brałaś o. kluczyk. Masz tą bramkę? O. Tak. Jakbyś wychodziła z tej bramki, to na prawo. Czyli ty no to pewnie jedziesz jadę. na... No to jedź tam cały czas prosto, tam już nie ma innej drogi. Nie ma, po prostu No nie ma. ale... No dobra, ale ta bramka, ja nie mogę do tej bramki dojechać, bo ona jest za wysoko, tam jest klocek. Jak ja mam O do czym niej ty wjechać? mówisz? Normalnie jest pod górkę, jaki klocek? Normalnie wjeżdżasz wysoko pod górkę do O bramki. Boże, dobra. Boże. Wiem, czy nie. I teraz ci powiem, bo będę chciała kacenkę odpulić. Odpulić. Więc musimy być cicho i chcę sobie podgłośnić. I teraz otworzyć się koło wielbłąda, więc znowu wracasz autkiem, koło wielbłądzika. Nie, do tyłu, do przodu. Słyszysz? Koło wielbłąda ci się brama otworzy. Mogę, tutaj mam mogę coś... sobie uruchomić kaccenkę? Tak. No to teraz cichutko. Ho trovato la tomba del re della città Melgard. Come fai ad essere certo di questa tua scoperta? Sono sicuro, si trova nei sotterranei dell'antico tempio punico di Antas. Ci furono molti contatti tra gli antichi egizi e i cartaginesi. Claudio, in quell'area archeologica hanno scavato molto prima di te. Al Cairo ho rinvenuto una stele dove parla di lui e di un certo arcano dito. Sei sempre la solita testa calda. So che è inutile contraddirti, perché agisci sempre di testa tua. Molti archeologi hanno cercato la tomba, invano. Se decidi di scavare senza autorizzazione, non sarai diverso da un tombarolo. Beata gioventù. Jak tam? Wywaliło mnie do Windowsa. Z czym nic nie gadasz? No bo kaccenkę masz, nie? Nie no, ja czekam, 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 bo myślałam, że u ciebie też trwa ta kaccenka. No nie. Tak. Ja pikole. Ale nie, przy kaccence? Nie. Chciałam wysiąść z pojazdu i chyba za dużo razy shift nacisłam. Mi wywaliło. A to jeszcze nie miałaś kaccenki? Nie. Redukuję w ogóle Audacity, bo się bałam, że już mi wywali. No dobrze, w takim bo razie... Bo się komp zaciął. No. W takim razie ja tu czekam na ciebie. Robisz część, część, część. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy. Ty sobie tam weź tą, podnieś kuszę i zejdź na dół. Ja tutaj jestem właśnie. Aha, a tutaj nic, patrzyłaś coś tu po bokach, coś no, tu jest? Patrzyłam, niby tam... O, chyba tam nic nie ma. Mamy explosive. No dobra. Mamy explosive. No ale ten kostek nie wstał, nie? Nie, aha, ten nie. Na jest, dole będzie kostek. Spadłam. No i musisz spaść. No, 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 no. Ale wzięłaś tą kuszę, nie? Tak, bałam się, że wiesz, że się zabije, nie?
To się przesuwa, przesuwa. Włosy to jest hit po prostu. Dobra, idziemy. Aha, dobra, chyba wiem do czego. Nie wiem, ile mam tych flar, bo tak marnowałam. Tutaj? Aha, tutaj jest. Tu jest klocek do przesuwania, nie? Z tego, no tak, ale widzę. Tak patrzę pod co. Nie wiem, tu jest takie coś, ja myślałam, że to jest dźwignia, ale to nie jest dźwignia. Dobra, na razie na pod. Czyli mówisz, że mamy eksplozywy, tak? Mamy. Nie, nie mamy. Mamy. A skąd masz? No zmień sobie, choose ammo. No i mam zero. No to, a leżały tu gdzieś na ziemi po drodze? Ale tu, czy... Tak, tu. A, dobra. Tu. Gdzieś na ziemi tutaj. No oczywiście flarę musiała wyrzucić, a jedzę. W tym korytarzyku pierwszym chyba, tak mi się wydaje, tam gdzie o, te no, takie... O, pewnie, że są, no. Ale takie one są... Dla mnie to wiesz... Ej, w ogóle, a ten? Dobra, nieważne. Świeczkę trzyma. Teraz trzyma świeczkę, wcześniej trzymała flarę. A, i mamy 10 nawet, super, spoko. Ale czemu tak... No i co? Pod tą klapę myślisz, że trzeba ten klocek, czy co? Czy jest jakieś coś na suficie? Nie, no bo takie jest coś tutaj takie dziwne, białe. Kurczę, nie wiem, co to jest. Mam ale nadzieję, na podłodze? Tam... Aha, no właśnie, to tutaj. Takie... Może to jakiś przycisk. No dobra, to ja też sobie dziwne to tutaj... to jest, zaraz zobaczymy. Weźmiemy. No aha, ale czemu ty nie chcesz tego... Aha, bo co, bo flara leży, to nie możesz klocka pociągnąć. Nie, ona tego nie chce. Co ona robi w ogóle? No to ja... Nie, ciągnie, dobra. Aha, do okna, no dobra, do okna można wskoczyć teoretycznie. Aha! Ej, ale tu się otworzyło, jak ja tu to podstawiłam. Nie kumam tego, to było... No to idę, też to tam dam sobie. No to widocznie to był wyznacznik, nie? Tak powiem. Dziwne, ale niech będzie. Ile mam w ogóle tych flar? Tak, nie wiem, bo ja też tak cały czas 26, skrykam. Łe! Pewnie zaś gdzieś leżały, bo ja... Nie, mam 22, ale to ja cały czas cykam, bo ja nie widzę zaś, nie? Coś aha, gadało. Jeszcze raz. No? Coś gadała. Muszę spodgłośnić trochę. O Boże, pochodnie widziałam. Ale Lara, co ty tak się drzesz? Przecież nic się nie dzieje. Hop. O, mamy tego mumię. Trzeba by było chyba rozwalić, nie? No Jezu, będziesz mi tu przeszkadzać, ja muszę ją rozpieprzyć. Aha, jeszcze to się przejdę tutaj dookoła, czy żeby nie było, że wiesz, dwa naboje zużyję. A ten wstanie? Aha. Ten też chyba wstanie. Myślę, nie, tutaj nie wytrzymam. Niech ta mumia tutaj przyjdzie, może. Ja pierdzie. Co jest? No nie jest jak zwykle, nie zapisami, z loadowami, nie wiem co. To mi to. Idzie tutaj ta mumia? No ona tam stoi. No ja zostawiam na razie. Ech, nie trzeba, to nie marnuj. No bo jest mumia, ale jest jeszcze kostek na ziemi i leży jakby... Ale w ogóle kostek mi spadł teraz z sufitu, to już w ogóle jak jest hit. Spadł z sufitu? Spadł z sufitu. Tak jak te, tak jak ci ten filmik wysłałam, pamiętasz ostatnio z tymi mumiami? Mhm. Bo to była taka sama sytuacja, że one po prostu spadły z góry, nie? Aha. No, co ja tam stałam, co one się tak nie ruszały, nie? Czaję. Nie wiem, dziwne jakie rzeczy się dzieją. To jest takie jedynkowe, co mi wysłałaś, tak? Tak, no, to była taka sama sytuacja. Jesteś w tym takim właśnie ciemnym pomieszczeniu, gdzie jest mumia, no, i... Tak, ciągnę sobie klocek, wiesz? Klocek ciągniesz, a ja jakąś dźwignię tak na ścienną zrobiłam. Ale ja ciągnę ten pierwszy, bo mówię ci, że oczywiście... Jaki klocek tu jest? Już nie skomentuję. A tam! To ty nie jesteś w tym ciemnym pomieszczeniu. Nie. Otworzyło się? Tak, mierzi mnie już. Otworzyło się. No ale teraz... Dobra, i doskocz, że mi tutaj, złap się tego, no. Nie wiem, co to za problem. Ale te odgłosy jej to po prostu mnie miażdżą. Miażdżą, nie? A ona coś mówi, haj, coś tam papi? Co ona gada? Jak wlazła tutaj, coś tam powiedziała, haj, papi, czy coś takiego? Aha. I love you, papi. I love you, love you, love you, papi. Możliwe, że tak powiedziała.